Cześć, ja pokażę wam jak zainstalować kernela do Pacmana, czy też ogólnie, gdyż taki sam sposób instalacji kernela jest we wszystkich urządzeniach, na każdym ROMie. W każdym razie dzisiaj wam pokażę jak to zrobić. Będę bazował na kernelu od Surdu Petru, kernelu 1,7 GHz podkręcającego procesor i podkręcającego kartę graficzną do 520 MHz. Jest to dosyć dużo, widzimy. Jednakże, nawet na stronie NVIDII możemy przeczytać, iż układ Tegra 3 na systemie Android możemy podkręcić do 1,7 GHz, jeżeli pracujemy na pojedynczym rdzeniu, oraz 1,6 GHz, jeżeli pracujemy na wszystkich 4 rdzeniach. Czyli teoretycznie jeszcze mieścimy się w granicach wytrzymałości, które daje nam NVIDIA. Ale w tym czasie... No dobra, ja już pobrałem ten kernel, przechytrzyłem was, już jest na karcie pamięci w tablecie. Teraz tylko pozostaje nam go zainstalować. Tak więc zabieramy się za instalację, ale niestety Pacman, którego posiadam, wykończył baterię w moim tablecie. Tablet się wyłączył z rozładowania na 30% naładowania. Czyli, że słabo. Widzicie tutaj na dole już kabelek mi nawet wystaje z tabletu. A może nie widzicie? W każdym razie jest podłączony tablet do ładowania. A gdyż tak ten Pacman po prostu... Pacman... Niesamowite to było, że w 30% się łączył z braku naładowania. W następnym odcinku będziemy chyba wipowali battery staty w recovery, bo... No... Jak widać przydatna chyba funkcja, jeżeli tablet się włączy w 30% naładowania. Dobra, spróbuję go włączyć. Zaraz do trybu recovery. Podłączyłem go, no, 2 minuty temu. No. Dioda miga. O, ostrość. Dobra. Chcę go włączyć. O, włączył się. Zresztą przez chwilę się nie chciał włączyć. No dobra. Ciekawostka. No dobra, pominę jak będę już chodził w to recovery. W każdym razie taka sytuacja miała miejsce, że... Może baterii staty po prostu padły i zaraz zobaczycie, tablet się włączy i będzie, nie wiem, może 30, może 40% naładowania, gdyż jeszcze 5 sekund temu nie chciał się włączyć. No dobra, mój wspaniały tablet już się uruchomił na trochę mniej wspaniałym ROMie, który nie widać, żeby na baterii był wykrzyknik czy coś, ale powinien być, no. Widać, że baterii staty są zniszczone tym ROMem. Ale o tym myślę, że jeszcze opowiem trochę więcej w następnym odcinku, w którym będę recenzjował ten ROM. Specjalnie dla was, mam nadzieję, że się w nim też zobaczymy. Dobra. Teraz w takim razie już wchodzimy do trybu recovery. Ruchom ponownie. Tryb recovery. No dobra. Jak już mówiłem, tak samo wygląda instalacja kernela na każdym innym ROMie, na każdym innym urządzeniu. Jednakże dla każdego urządzenia jest inny kernel. Wiadomo, gdybyśmy wgrali do TFT kernela z, no, na przykład Galaxy S-a, to mógłby już się nam nigdy nie uruchomić. Nawet już ma zablokowany bootloader, ale... Teraz ważna rzecz. Na tym ekranie, jeżeli nie ma pasków, jest dobrze. Zdarzyło mi się wgrać kilka kerneli, na których ten ekran był cały zapaskowany. O, i widzimy w recovery 31% naładowania baterii. A jeszcze ile? 30 sekund temu tablet nie chciał się włączyć. No dobra, ale... Wipe. Advanced wipe. Tym razem robimy tylko cage. I Delvik cage. Cofam się do początku. I tutaj robimy już, wybieramy, szukamy naszego kernela, że mój jest na karcie pamięci.
SKDLC. Uwaga, raz, dwa, trzy. Jedziemy. Powiem tak, przed tym kernelem tablet w AnTuTu uzyskiwał 3400 punktów. Na Clean Room Inheritance granica punktowa wynosiła powyżej 7000, także słabo nieco było. Webcage, Delvi Cage ponownie. I teraz zobaczymy, czy na naszym ekranie będą paski. Teraz będzie ekran flashowania Asusa. Na tym ekranie jeszcze pasków nie może być. Dopiero po tym ekranie. Tu. Są paski? Są. Także z góry mówię, że ten kernel jest do kitu. Takie paski pojawiają się, kiedy karta graficzna jest przegrzana, jeżeli chodzi o komputer. Myślę, że jeżeli to jest tablet, jest tak samo. Tym razem Surdu Petru nie udało się zrobić porządnego kernela. W każdym razie ludzie instalują takie kernele jak Franco, jak Clemson i nie mają problemu z paskami. Ja mam na obu kernelach. Spróbujcie zainstalować, może jeżeli nie będziecie mieli pasków, dajcie znać, może to jest coś nie tak z moim tabletem. W każdym razie i tak się zaraz uruchomi, ale istnieje duże ryzyko teraz. Tablet może się po prostu... Karta graficzna może się po prostu spalić w tablecie, jeżeli macie taki dziwny przypadek. X-Loading, ok, przewinę ładowanie się Pacmana i instalowanie aplikacji, aktualizowanie pakietów. No dobra, widzimy się po optymalizowaniu aplikacji. Tablet właśnie się uruchomi po optymalizowaniu aplikacji i się długo uruchamia. Ale kernel zainstalowany. Ustawienia. Informacje o tablecie. Wersja jądra Surdu Petru root. Także no co, no kernel byłby fajny, gdyby nie te paski na ekranie. A teraz zniknął mi navbar. Spoko. Jak mam teraz z tego wyjść? Jest, pojawił się. A nie, jeszcze wejdziemy sobie w ustawienia. I że dlatego, że to Pacman, mam tutaj bardzo ciekawe funkcje. Właśnie chociażby, które dał nam CyanogenMod mod i szczególnie AOKP. W chwili obecnej nasze taktowanie procesora wynosi 1300 MHz. Dostaliśmy nowe granice taktowania procesora. Tylko, że nie widzę tutaj niestety w ustawieniu karty graficznej. Myślę, że to w niej właśnie leżał problem. Jest taka fajna aplikacja, polecam sobie ściągnąć, link do niej do Google Play znajdziecie w opisie. Oraz teraz wam się wyświetli na ekranie. Jest taka fajna aplikacja jak Tigra Overclock. Teraz to odwrócić jakoś. Tigra Overclock. Aplikacja fajna. To jest specjalny taki program do regulowania właśnie taktowania CPU, GPU na procesorach Tegra 3. Możemy sobie włączyć Core Count, czyli wyłączenie pojedynczych rdzeni. CPU Clock, GPU Clock. Szalagi. Shader frequency. Aż to ciekawe.
każdym razie my sobie włączymy 380 i Apple. No i teraz kernela mamy. Teraz już muszę zobaczyć, jaki gorący jest. Nie jest aż tak bardzo gorący, także jest dobrze. Okej. Żegnam was do następnego odcinka, w którym sobie zrecenzujemy właśnie Pac-Mana, Curdu Petru i opowiemy właśnie o jego takich błędach oraz udogodnieniach dla nas. Także cześć, do zobaczenia, do następnego odcinka.